Siemaneczko, z tej strony kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie w angielskich opowieściach, które wstawiam co wtorek. Angielskie opowieści! Pewnie się nie domyślacie, ale dzisiejsza opowieść jest zboczona. Jak to możliwe, kawiórka? U ciebie zboczona opowieść? Przecież ty takich opowieści nie opowiadasz. Słuchajcie, zboczone opowieści to dla mnie nie jest nowość, tak jak widzieliście w moich poprzednich filmach. Takich opowieści jest bardzo dużo, ale nie będę przedłużać i powiem wam tą dzisiejszą opowieść, która jest tak naprawdę trochę niepokojąca, bo zastanawiam się czasami, co ludzie mają w głowie, robiąc takie rzeczy i czemu tak robią i o co im chodzi i jak to. Okej, więc co się stało? Lato. Czyli nieważne jaka godzina, zawsze będzie jasno, pełno ludzi na dworzu. Moja mama wraca z zakupu, ze sklepu, który jest 10 minut od naszego domu. Jest piękny dzień, jest dużo ludzi na ulicy i obok nas jest policja. Więc no stres, nie ma się o co bać, no po prostu nic się nie może stać, słuchajcie, lepiej być nie może, bezpieczniej być nie może, a tu taka ciekawa historia wyszła. Więc jak to mamacita z ciężkimi światami, tak biegnie, pyk, 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 jak to ona. No i po przeciwnej stronie, na drugiej stronie ulicy idzie jakiś facet i się na nią gapi. To nie pierwszy raz, kiedy mama miała taką sytuację, więc wie, jak sobie poradzić. She know how to handle the situation. Tylko często gęsto to się kończyło jakąś kłótnią z jakimś obcym, randomowym typem. Ale dobra. Mama idzie twardo, mówi, no zaraz będzie akcja. Stara się iść naprawdę szybko. Nawet nie patrzy się na niego, żeby po prostu nie było kontaktu wzrokowego. Wiecie, o co chodzi. I szybko biegnie z tymi zakupami. No to facet zrobił tak. On przebiegł na drugą stronę ulicy, cały czas utrzymując kontakt wzrokowy z moją mamą. Znaczy, ona się nie patrzała, ale widziała, że przebiegł, dlatego tak spojrzała, co się dzieje, żeby wiedzieć, tak? No i ten facet ustał naprzeciwko niej, bardzo blisko twarzą w twarz. Go away, man! Moja mama powiedziała, żeby sobie poszedł, ale myślicie, że zrobiło to na nim wrażenie? Dokładnie, nic, kompletnie. No i moja mama do niego mówi, słuchaj koleś, spadaj, bo zaraz pójdę na policję, zacznę krzyczeć, odejdź ode mnie. A ten facet, ten okropny facet, wsadził sobie rękę w gacie i wyjął lampę Aladyna. Słuchajcie, ja rozumiem, że chcecie się pochwalić tym, co macie tam w spodniach. Mówię oczywiście do tych zwariowanych facetów, bo wiem, że dużo facetów jest normalnych i nigdy by tak nie zrobiło. Ja rozumiem, że wy chcecie pochwalić się swoją lampą Aladyna, chcecie sobie ją wypucować ładnie, ale zostawcie obce kobiety w spokoju. Jak można do obcej baby, przepraszam, mojej mamy, wystawić lampę Aladyna? O tak. I co? Co ona ma zrobić z tą lampą Aladyna? Na pewno za ciebie jej nie wypucuję, bo ty jesteś głupi koleś. Jak możesz na ulicy iść za jakąś kobietą i wystawić lampę Aladyna? Można się umówić na spotkanie na Tinderze czy coś takiego, nie wiem, bo nigdy nie używałam, nie mam konta na Tinderze, nie wiem w ogóle o co chodzi. Można iść na dyskotekę, może poznasz kogoś miłego. Albo jednak niemiłego, nie wiem, różnie to bywa. Można kogoś w pracy poznać, na siłowni, grając w piłkę nożną, wychodząc gdzieś na różne eventy, cokolwiek tam chcecie, nie wiem, do kościoła. Ale nie w taki sposób, na ulicy, zaczepiać obcą kobietę. I wyobraźcie sobie, wystawił tą lampę Aladyna, mama zaczęła krzyczeć, on się trochę speszył, nie wiedział co ma robić. I moja mama szybko zrobiła takie koło, wybiegła na ulicę i pobiegła w stronę domu. Słuchajcie, była tak przerażona, że nawet się nie spojrzała za siebie, biegła, biegła. W pewnym momencie mama powiedziała, że musi się odwrócić i zobaczyć, czy on za nią biegnie, bo ona biegnie do domu. I to by znaczyło, że on będzie wiedział, gdzie ona mieszka. Słuchajcie, bieg za nią z tą wywieszoną na wierzch lampą Aladyna! Co? Powiecie co? Wiem, to jest bardzo ciężkie do uwierzenia. Wiem, że w tym momencie mi nie wierzycie, ale bardzo was proszę, postarajcie się, bo ja sama w to nie wierzyłam. Mama wbiega do domu. Nieważne, czy on widział, gdzie ona mieszka, czy nie. Wbiegła szybko, nie zamykając nawet drzwi i do mnie, Sandra! Ja mówię, co się stało, mamo? Co się dzieje? Od razu skumałam, że coś się dzieje, bo mama była cała roztrzęsiona i krzyczała Sandra, więc mówię, coś się grubego stało. No i mama powiedziała szybko w skrócie tą sytuację. Nie zdążyła się obrócić, ja buty, tak, czmyk, czmyk! Założone, kurtka, pyk! Wzięłam co miałam pod ręką. Nie pamiętam co to było, chyba miałam ten. Gdzie on jest? Teraz ze sobą też do pracy noszę. Ten policyjny patyk, wiecie jak to się tam nazywa. Taki gumowy, co się wgina, ale jak dostanie ktoś w łeb, to boli mocno. Zapomniałam jak to się nazywa. Więc wzięłam to ze sobą, pałkę policyjną. I mówię, pokażę ci tych ty kurwa, jeb***e, pierdolę. Chkamie, nie zadzieraj z moją mamą, ani z żadną inną.
mamą. Szybko, szybko biegnę z tą pałą i wyobraźcie sobie, nie zdążyłam tam dobiec, patrzę z daleka, policja, jakiegoś typa biorą tak za habety i go już wsadzają do samochodu. Szybko schowałam pałę, no bo tutaj z pałami nie można biegać sobie, słuchajcie, tak o, na legalu. I koło tego samochodu też była babeczka. Policja pojechała, ja podchodzę do tej pani, mówię, przepraszam, czy wie pani może co się stało? Ona mówi, tak, ten facet, co policja go wzięła, zaczepiał mnie, powiedział, że chce coś ze mną zrobić. Nie wiedziałam, co mam zrobić, ale akurat policja przejeżdżała i zaczepiłam ich, no i go wzięli. No po prostu jak to usłyszałam, mówię, no nie wierzę, był już o krok, tak blisko byłam, bym go wzięła tą pałą i tą lampę Aladyna mi tak strąciła. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że dobrze się stało, bo jeszcze bym coś mu zrobiła, albo on mi. Na tamten czas byłam tak zadrenalinowana, że nie czułam strachu, ale jakbym miała jakiś nóż, ja tą pałką bym mogła sobie pachać w prawo i w lewo. I w ogóle dobrze, że ta policja przejeżdżała w czasie, gdy to się stało tej kobiecie, bo inaczej nie wiadomo, co by się stało. Moja mama dała dzidę i się udało uciec, ale różnie to bywa, słuchajcie. To była właśnie opowieść, która naprawdę pokazała moje emocje, bo pamiętam na czas tamten byłam tak zrozgosana i tak chciałam pomóc mamie i tak chciałam po prostu pierdzielić temu typowi, że nie pytajcie. Nie pytajcie. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że w każdy wtorek jest nowy film, nowe angielskie opowieści. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby walnąć ten guziczek subskrypcji i dajcie znać na dole w komentarzach, co myślicie o tych filmach. Oczywiście 95% to prawda. Dobra, kochani, to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, pa! Bateria mi się rozładowuje. Trzymajcie się!